Witam Państwa na konferencji prasowej Meczu Floty z GKS-em Tychy. Wynik świetnie znamy, tylko powiem, że widzę w około 1134 kibiców gości. Trener GKS-u, pan Jan Żurek, były szkoleniowy z kilku obecnych ekstraklasowych zespołów. Witamy się w gościu, panie trenerze, i prosimy o komentarz do spotkania. No proszę Państwa, jechaliśmy do Świnoujścia nastawieniem na walkę, nastawieniem na zwycięstwo. Bo my jesteśmy w takiej sytuacji, w której nam praktycznie nawet remisy nic nie dają, bo jesteśmy na samym dole tabeli. Żeby się zbliżyć do drużyn, które są przed nami, to musimy wszędzie szukać zwycięstwa. Ale nie graliśmy otwartą też piłkę. Czekaliśmy na błędy przeciwnika, czekaliśmy na kontry. Też mieliśmy przygotowane wszystko i rozpracowane wszystko na każdą okoliczność. Sprzyjało nam dzisiaj szczęście, a przede wszystkim ten spirit. Ja powtarzałem cały czas i powtarzam, że to nie jest sport indywidualny, tylko sport zespołowy, walki. I tak dzisiaj to było widać. Dzisiaj Tychy to tworzyły jedność, to tworzyły drużynę. I dzięki temu, że jak już ktoś popełnił błąd, to ktoś to naprawił. I ta wiara dzisiaj nam pomogła i zaliczyliśmy bardzo 3 punkty. Mogę tylko podziękować moim zawodnikom za stworzenie drużyny w tym dniu. Jeszcze czeka nas sporo pracy. Dziękuję też kibicom, przyjechali taki kawał drogi. Ja nie będę tu mówił mojemu koledze, ile on musi podróży wykonać ze Świnoujścia, prawda, na inne rejony Polski, bo to jest też ciężko. Ale my dzisiaj będziemy wracać szczęśliwi, my dzisiaj będziemy wracać uśmiechnięci. Szczęście, powodzenia w następnych meczach. Jesteśmy dobrymi znajomymi, dobrymi kolegami. No ale tak w piłce jest, tak to się dzieje. Kibicom już pozdrowiłem też naszych, bo też jechali taki szmat drogi i dzisiaj zrobili dużą niespodziankę. A przy okazji odniesieliśmy się im trzema punktami. Też serdecznie im w tym imieniu dziękuję. Ja dziękuję. Chciałbym przedstawić mikrofon, bo ja tu nie przejdę. Który tam? Obydwa. No jeżeli tak ładnie powiedziałeś o kibicach, to ja powiem również o kibicach naszych, że mimo przegrywania spotkania, to kibicowali tym chłopcom. Ta garstka kibiców, która była i ta oddana temu zespołowi naprawdę do końca. I za to też jest szacunek i taka wiara, że ci chłopcy, którzy biją w ten bęben i wspierają Floty, nigdy jej nie zostawią na zwykłych chwilach. No nie można wygrać meczu o 6 czy 9 punktów, kiedy się trochę przestało pierwszą połowę. Nie wrzuciłem ci do walki wszystko, co było w ofensywie i postawiłem na chłopców, bym powiedział, w tak zwanej starej flocie, którzy grali do tej pory, jak Charlie, jak Krystian, czy Śpiączka. No stworzyliśmy sytuację w pierwszej połowie, zespół GKS-u grał bardzo ostrożnie, bardzo uważnie w obronie. Nie szliśmy w wybornej sytuacji chyba w 8 minucie, kiedy Krystian właściwie nie dograł do Śpiączki, tam piłka gdzieś się odbiła i nie doszła do bramki. No i co ciekawe, że my dopiero zaczęliśmy grać i stwarzać sytuację w tym momencie, kiedy przegrywaliśmy spotkanie. Spotkanie o 6 czy 9 punktów najpierw rozpoczyna się nie od straty bramki i się goni wynik, bo wtedy to się może tragicznie zakończyć. Ja zakończyłem ten mecz grając na 2 obrońców. Właściwie wpuściłem i Grzelaka, i wpuściłem Kolendowicza, i wpuściłem nawet w końcu z tym Szalichowicza. I tych sytuacji stworzyliśmy mnóstwo. Dzisiaj bramkarz Jasiu no, przeszedł samego siebie, bo wyciągnął piłki, ale żeby nie chwalić bramkarza, to trzeba chwalić napastniku, jak chce się mecz przynajmniej zremizować. Ja powiem krótko, że ja przeszedłem z wieloma jakimiś tam planami budowy, może nie potęgi Floty, bo to jest taki okres przejściowy dla Floty. Byłem pełen zaangażowania i na pewno całe serce oddałem trenerskie, jakie mogłem być. Na pewno sytuacja jest bardzo poważna, która się stworzyła. Ja powiem szczerze, że nie podaję się i się nie poddam do dymisji, ale na pewno dzisiaj składam kompletną deklarację, że podaję się do dyspozycji zarządu. Moja osoba i tyle lat spędzonych w piłce powodują, że ja mam trochę charakteru, trochę ja mam dobry kontakt z tą grupą. Ja naprawdę wiążę z nimi duże nadzieje, bo to są fajni chłopcy, bo że w takim zimnym, morskim klimacie chowania, ale na pewno bardzo ambitni i za tą ambicję, co ciekawe, że mimo porażki w tym spotkaniu, za tą ambicję i wolę walki do końca, o chęć nie przegrania tego spotkania im dziękuję. Dziękujemy trener Bogusław Baniak, szkoleniec Floty, i prosimy bardzo, czy są pytania?
To może ja jedno pytanie. Właśnie jeszcze tego pana trenera Bajaka. Powiedział pan, że oddaje się do dyspozycji zarządu. Spodziewa się pan jakiegoś ultimatu na następne kolejki od władz klubu? Pan jest z tymi ultimatami, że ktoś tam zdaje w piłce nożnej trenerowi jakieś ultimaty. To jest sport, to jest piłka, czyli był to przykład wczoraj Górnika Zabrze. No oczywiście ja sam sobie stawiam wyższe cele niż granie o utrzymanie w flocie, ale może to jest cel, który się tak tworzy teraz, że to jest okres przejściowy. 9 chłopców odeszło, ten zespół się stworzył właściwie bardzo szybko i mamy nową drużynę, która też potrzebuje czasu, ale sytuacja jest tak poważna, że na pewno z panem Rozwałką szczególnie będę bardzo mocno rozważał, bo będę szanował jego każdy ruch i jeżeli dojdziemy do porozumienia, że trzeba kosztem zawodników ratować czy uszczelić trenera, to przyjmę to z godnością i dlatego taką furtkę panu Rozwałce, którego bardzo szanuję, mu oddaję. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze? Jeżeli nie ma. Panie trenerze, czego zabrakło dzisiaj w Lodzie? Bo to jest takiej perspektywy trybun to wyglądało trochę mniej optymistycznie jednak niż pan ocenia. Znaczy ten zespół po prostu nie był w stanie niczego dzisiaj zagrać. Nie wiem, co panu odpowiedzieć na to pytanie. To te sytuacje, które gdzieś tam naprawdę wyłapywało w końcówce spotkania, czy nawet to, co się działo w pierwszej połowie, to ten zespół, ja się postawiłem, powiedziałem, że oni nie będą pięknie grali, to są chłopcy walczący, walczaki. I na takich chłopców się postawiłem i nie pomyliłem się, że będą walczyć, ale to na pewno nie była piłka ta, która będzie demonstrowana w tym zawodnikach. Tak? Chodzi mi o zespół, o wspólne granie. Ja nie mówię o wyjściach pojedynczych zawodników. No to ja tutaj analizy z panem nie będę robił, bo ja po prostu nie mam czasu. Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, proszę państwa, ja też obserwowałem i obserwuję wydarzenia, jakie są flota z takimi ambicjami w tamtym sezonie i właściwie była o krok, miała tyle przewagi, dobry zespół, była o krok od awansu. Jest to jednak duży taki problem dla drużyny, że było właściwie tak to blisko i nagle tego nie ma. Dlatego ten sezon nie będzie łatwy dla floty. Musi być spokój, bo tu jest grupa dobrych chłopaków, ale oni muszą znowu się odbudować. Nie jest tak, że nagle przegrywam coś, co było na wyciągnięcie ręki i trzeba to wszystko teraz odbudować. Psychikę drużyny i wiarę w to, że można znowu grać na tak dobrym i wysokim poziomie. Ja tyle, jeżeli można tutaj skomentować, to że wiem, że jesteście rozgoryczeni, ale to jest tylko urok sportu, a drużyna potrzebuje wsparcia, naprawdę potrzebuje wsparcia po takim sezonie, w którym, no co tu nie mówić, była sensacją, nie? Była sensacją. To ciężko jest dla trenera potem wejść i jeszcze z nich wydobyć, jak oni już byli, już praktycznie tak wszystko. To tyle tylko na usprawiedliwienie i powodzenia wam życzę, bo jest to klimat. Nie tylko pryzmat, że wygraliśmy tu mecz, ale jest tu klimat, są wspaniali ludzie. Nie, mogę wam tylko życzyć powodzenia w następnym meczu. Dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania? Chyba nie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Cieszę się.